Wzrasta liczba zakażeń koronawirusem. Są to powroty z zagranicy, są to powroty z obozu. Naliczenia za śmieci po nowemu. Będziemy starali się teraz przejść na inną formułę, przede wszystkim na formułę z wody. Wraca domowa orkiestra symfoniczna. Już jutro zapraszamy na nasze media społecznościowe. Czwartek, 27 dzień sierpnia. Paweł Guszała, witam, zapraszam na serwis informacyjny. Wakacje sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Potwierdza to w ostatnim czasie wzrost zachorowalności na COVID-19. Jak sytuacja wygląda w naszym mieście i powiecie? O to pytaliśmy Elżbietę Sujkowską z sekcji epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Jeleniej Góry. W sumie w Jeleniej Górze i powiecie od początku pandemii odnotowano 354 przypadki zakażenia na COVID-19. Aktualnie 13 osób znajduje się pod nadzorem. To są osoby, które są w trakcie badań, po badaniach dodatnich i czekają na pierwsze lub drugie badania w poradni chorób zakaźnych. Jelenia Góra to jest 5 osób i powiat jeleniogórski osób 8 aktywnych. Są to powroty z zagranicy, są to powroty z obozów, są to powroty z sanatoriów, no i oczywiście ogniska szpitalne zdarzają się. W związku z tym, że niestety dla osób starszych COVID jest zagrożeniem, my od początku pandemii odnotowaliśmy 20 zgonów z powodu COVID. Z tym ten jeden przypadek ostatni też starsza osoba z chorobami współistniejącymi. Co w przypadku, kiedy zauważymy u siebie niepokojące nas objawy? Jeżeli mamy jakikolwiek objaw u siebie, przeziębienia, wstrzymajmy się od wychodzenia, skontaktujmy się z lekarzem, który podejmie decyzję o tym, czy jest konieczność przebadania w kierunku COVID. Jak odróżnić przeziębienie od COVID? Oj, to jest bardzo trudne, tak? Dlatego, że objawy są bardzo podobne. Jest osłabienie, jest ból głowy, jest temperatura podwyższona, może wystąpić kaszel, nie ma kataru zazwyczaj. Aczkolwiek te pierwsze takie objawy osłabienia już sugerują, że coś może się rozpocząć. Te ogólne zalecenia, wytyczne ministra zdrowia obowiązują cały czas. Dezynfekcja rąk to jest podstawa naszego zachowania. Wchodzimy do sklepów, wchodzimy do dużych hipermarketów, do sieci handlowych dużych. Uważajmy na siebie. Jeleniogórscy policjanci wspólnie ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy klienci sklepów, pracownicy restauracji i innych obiektów stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Jak podaje Przegląd Lubański, wczoraj w Lubomierzu patrol policji próbował zatrzymać samochód osobowy do kontroli. Kierowca przyspieszył i zaczął uciekać, więc mundurowi musieli ruszyć za nim w pościg. W jego trakcie użyli broni służbowej, oddając kilka strzałów ostrzegawczych. Ostatecznie pojazd, w którym jechała znana policji para, zatrzymał się, jednak mężczyzna wyskoczył z auta i kontynuował ucieczkę na piechotę. W końcu i on został zatrzymany. Para zdecydowała się na podjęcie próby ucieczki, ponieważ wcześniej spowodowała wypadek drogowy. Jelenia Góra, podobnie jak inne polskie miasta, zmaga się z licznymi problemami w gospodarce odpadami. Coraz większa liczba śmieci, wysokie koszty ich składowania i utylizacji, a także kłopoty ze ściągalnością opłat od mieszkańców. Ten ostatni problem ma zostać niebawem rozwiązany. Nie ma co ukrywać, wielu mieszkańców Jeleniej Góry nie płaci za wywóz odpadów lub świadomie zaniżyło dane w deklaracji śmieciowej, aby mieć niższe rachunki. Władze miasta szukały rozwiązania dla tej sytuacji i chyba znalazły. Będziemy starali się teraz przejść na inną formułę, przede wszystkim na formułę z wody, która jest bardziej taka, tak jak większość miast
pobiera taką właśnie opłatę śmieciową już od wody, bo wtedy mamy wszystkich praktycznie mieszkańców ujętych i każdy wtedy będzie ten, który jest użytkownikiem, ten, który jest producentem w cudzysłowie odpadów, będzie za te odpady płacił. Rozwiązanie to wdrożone zostało przez wiele innych polskich miast. Ich ślady chce teraz pójść Jelenia Góra. Będą naliczenia, tak jak wiele miast już nawet i tutaj w naszej okolicy, Szklarska Poręba to już od dawna robi, Szczecin też już od samego początku zaczął i teraz powoli systematycznie wszystkie miasta powoli tak przechodzą z tego względu, że jest to bardziej uczciwe względem mieszkańców. Nie ma tak, że są jedni, którzy płacą, drudzy, którzy nie płacą. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne, rodzi wiele pytań. Jak chociażby co z osobami, które posiadają przydomową studnię lub w okresie letnim napełniają z miejskiej sieci basen. Problemem jest też kwestia rozliczeń nieruchomości niezamieszkałych, takich jak sklepy. Te wątpliwości skonfrontowaliśmy z doświadczeniami wspomnianej przez prezydenta Jerzego Łużniaka Szklarskiej Poręby, która taki system naliczeń płatności realizuje od wielu lat. System bardzo dobrze sprawdzał się do końca roku 2019. Zostały zmienione zasady rozliczania i byliśmy zmuszeni do wyłączenia z tego systemu od roku 2020 tak zwane obiekty niezamieszkałe. Jeżeli chodzi o sprawę studni, które mają niektórzy mieszkańcy jako indywidualne źródło zasilania w wodę, muszą odprowadzać ścieki i ścieki są opomiarowane. I jak na razie ten system jest może nie dla wszystkich bardzo sprawiedliwy, bo jest problem jednak z basenami, ale najbardziej optymalny, najbardziej odzwierciedlający rzeczywiste zużycie. Władze Jeleniej Góry chciałyby wprowadzić podobny system od początku 2021 roku. Już wszystko jasne. Referendum w sprawie skrócenia kadencji Rady i Wójta Gminy Podgórzyn odbędzie się 11 października tego roku. Tak postanowił komisarz wyborczy. Wówczas mieszkańcy będą mieli okazję bezpośrednio ocenić pracę swoich władz, stawiając krzyżyk za lub przeciw ich odwołaniu. Po wakacyjnej przerwie do pracy wracają muzycy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Na to, aby zobaczyć ich na scenie koncertowej, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jednak dla spragnionych pięknych melodii mamy dobrą wiadomość. Już jutro będzie można zobaczyć symfoników w akcji za pośrednictwem internetu. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany wszystkim, także muzykom. Poprzez wprowadzone obostrzenia nie mogli jak do tej pory spotykać się ze swoimi widzami w sali koncertowej. Zamknięci w domach symfonicy nie chcieli siedzieć bezczynnie. Postanowili nagrywać wspólnie przez internet utwory znanych artystów, a później publikowali je w sieci. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i teraz wraca po wakacyjnej przerwie. Już jutro na facebookowym koncie Filharmonii Dolnośląskiej będzie można zobaczyć i usłyszeć tańce połowieckie z opery Kniaź Igor Aleksandra Borodina. Tańce połowieckie Borodina to utwór, w którym jest dużo takiej nostalgii. To jest nostalgia za taką ludowością bardzo wschodnią, oczywiście. Bardzo taki połączony obraz z śpiewnością rosyjską, tak? Wszyscy wiemy o pieśniach rosyjskich, tak? To jest bardzo specyficzna liryka i tego jest najwięcej w tańcach połowieckich Borodina, które właśnie wykonamy. Po raz kolejny domowej orkiestrze symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej towarzyszyć będzie chór. Zaprezentujemy go razem ze znanym już Państwu chórem Politechniki Lubelskiej, zaproszonym już po raz kolejny do współpracy. To grupa przecież młodych ludzi, którzy mimo, że nie są profesjonalistami w tym, co robią, robią to jak profesjonaliści, wobec czego bardzo lubimy z nimi współpracować i także tym razem. Warto zaznaczyć, że jeleniogórskich muzyków w realizacji internetowych nagrań wspiera pewien projekt. Tak, wszystko to dzieje się w ramach projektu Kultura w sieci. Myśmy nasz projekt nazwali Filharmonia z dostawą do domu, tak? Ponieważ docieramy do naszych widzów w domu. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu to projektowi jesteśmy w stanie to technologicznie wszystko wykonać.
Tańce połowieckie z opery Kniaź Igor Aleksandra Borodina już jutro, do zobaczenia na facebookowym koncie Filharmonii Dolnośląskiej. Nowi mutanci, Tenet, Zieja to najnowsze propozycje kina Helios. W kinie Konesera do zobaczenia będzie Powitanie Słońca. Na fanów horrorów czeka maraton wakacyjnych strachów. Jeśli chodzi o kulturę dostępną, wyświetlany będzie Czarny Mercedes. Szczegóły dotyczące seansów znajdą Państwo na stronie internetowej www.helios.pl. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym serwisie.